Cześć, zaczynamy trzeci i dla nas niestety już ostatni dzień relacji. Co prawda targi skończyły się wczoraj, ale kogo to interesuje? Wrzucamy relacje z trzeciego dnia i pędzimy do hali PGZ na stoisko ZM Tarnów. I wracamy do karabinków MWS-15 na pierwszy ogień. Wersja wyposażona w granatnik podwieszany GPBO-40 z zakładów metalowych Desamet SA. To broń o kalibrze 40 mm x 46 przystosowana do strzelania granatami LV, a zasięg to 430 metrów. Karabinek z granatnikiem był wyposażony także w kolejny model rękojeści przeładowania. Tym razem jest to rękojeść asymetryczna, dwustronna. Asymetryczna dlatego, że rękojeści po obu stronach broni różnią się długością. Oczywiście można zamienić je miejscami, jak komu wygodnie. Szczerze mówiąc, bardziej jednak podoba mi się ta składana. A to już karabin MWS-25 w wersji na bogato. Pojawiły się pod jednym z filmów pytania o to, jak jest mocowany bagnet. No więc bagnet mocowany jest dokładnie tak samo jak w karabinach M16 i M4, czyli klasycznym nożycowym zatrzaskiem. Można się zastanawiać nad sensem mocowania bagnetu na karabinie typu DMR, no ale jeść się woła. W sumie w SWD też był, więc dlaczego miałoby go nie być tutaj? Wracamy do MWS-15, też wypasiony na bogato. Proponuję zwrócić uwagę na manipulatory. Tu widać lewy zrzut magazynka, a po prawej stronie mamy też zrzut magazynka i zatrzask zamka. Tłumik, latarka, celowniki, fajny jest. A to najkrótszy z obecnie dostępnych MWS-ów, czyli wersja z lufą ośmiocalową. Trzeba przyznać, że po złożeniu kolby robi się z tego naprawdę ultra króciak. No tu przedłużono tłumik, ale gdybyśmy go odkręcili, broń będzie naprawdę kompaktowych rozmiarów. Co ważne, po złożeniu kolby można nadal prowadzić ogień z uwagi na urządzenie powrotne, które nie mieści się w buffer tubie, a jest w całości zamontowane w komorze zamkowej. I wracamy do MWS-25. Tym razem jest to wersja zmodyfikowana zgodnie z wymaganiami żołnierzy z wojsk specjalnych. No, parę elementów się zmieniło. Zmieniło się gniazdo magazynka, zmieniło się łoże oraz regulator gazowy. To wszystko zostało zmienione zgodnie z uwagami użytkowników. No, w szczegółach wygląda to tak, że nowe gniazdo magazynka zostało wyżej podcięte. Trochę zdjęło to masy, ale generalnie kierowano się tym, żeby było łatwiej wyjmować krótkie magazynki 10-nabojowe, takie jak ten widoczny na filmie. Przez wysokie podcięcie gniazda uzyskano po prostu wygodniejszy chwyt. Kolejny element to zmodyfikowane łoże, które zostało obniżone, dzięki czemu wysokość w miejscu, w którym zamocowane jest łoże, uległa zmniejszeniu. Jest go łatwiej chwycić. Ma trochę mniejszy gabaryt. Ostatni element to przekonstruowany regulator, w którym wprowadzono blokadę uniemożliwiającą przekręcenie go poza wybraną pozycję. A tutaj kolejny MWS-25, ładny, taki piaskowo-kojotowy, z bogatym wyposażeniem i z omówionym wcześniej pomniejszonym łożem, ale jego największym featurekiem jest to, że jest to wersja samoczynno-samopowtarzalna, czyli jest to typowy battle rifle, który pozwala strzelać ogniem ciągłym. I ostatnie z MWS-ów, bo już chyba wystarczy, czarny jak węgiel MWS-25 w kalibrze 6,5 Creedmoor. No, zatem Tarnów pokazuje, na co ich stać, od razu jadą w kilku kalibrach grubo. Czekamy, kiedy będzie to dostępne na rynku cywilnym. Dobra, ile można na tych karabinach? Idziemy do Maskpolu, a na stoisku Maskpolu zaprezentowany został Plate Carrier KKZ-01 w dwóch wersjach. To jest wersja pierwsza z klasycznymi taśmami Mole Pulse, zapinana na system ROC, czyli na tubki, ale wypinane tylko w jednym kierunku, z możliwością dopięcia bocznych kieszeni na płyty kuloodporne, oczywiście dowolnie konfigurowalna dzięki systemowi Mole Pulse pod potrzeby użytkownika. To jest druga wersja KKZ-01. Jak zauważyliście, różni się przede wszystkim tym, że jest cięta laserem. Obie kamizelki mają możliwość wymiany przedniego panelu za pomocą klamer i rzepów. No, wyglądają całkiem fajnie. Ciekawe, jak to chodzi na ostrej, czyli jak się tego używa, ale może zobaczymy. A tu już jest Plate Carrier KPC-02, czyli Plate Carrier z wewnętrznym balistycznym wkładem miękkim,
zapewniającym ochronę nawet bez wkładu twardego, oczywiście na znacznie niższym poziomie. Konstrukcyjnie bardzo podobny do poprzednio omówionych kamizelek. To, co widzicie tutaj, to jest prosty chest rig, również wchodzący w skład omówionego systemu, kompatybilny ze wszystkimi ładownicami. Wiadomo, mole pals to mole pals, nie ma co tutaj cudować. Generalnie to wszystko wygląda nie najgorzej, ale można by pewne rzeczy jednak pozmieniać. A tu widzimy plecak patrolowy WS40x55 z bardzo charakterystycznym sposobem otwierania klapy, który od pewnego czasu bardzo rozpowszechnił się na rynku po tym, jak wprowadziła go firma Arc'teryx. Plecak ma główną komorę konfigurowalną dzięki zestawowi kieszeni wpinanych na rzepy. Zamykany jest zamkiem bryzgoszczelnym, a od spodu znajduje się kieszeń na pokrowiec przeciwdeszczowy. Wymiary to 58x33x23 cm, pojemność około 40 litrów, można ją zwiększyć przez dopięcie dwóch kieszeni bocznych do 55 litrów. Plecak waży 2 kg. Wykonany jest z kordury 500, tu macie taki sam plecak, tylko wykonany w kamuflażu Multicam. Zapinany klamrami Duraflex i zamkami Croco, a nie YKK. Oczywiście jest możliwość zainstalowania systemu hydracyjnego i wyprowadzania na zewnątrz rurki. Plecak ma integralny mały pasek biodrowy. A tu widzimy hełm balistyczny HP05, czyli hełm typu HiCat ważący 1300 g dla hełmu w rozmiarze 1 z zainstalowanymi ochronnikami słuchu, które oczywiście nie pochodzą z firmy Maskpol. Pod hełmem założona jest maska przeciwgazowa MCP02. Jest to maska panoramiczna z poliwęglanowym wizjerem o bardzo dużej odporności na urazy mechaniczne, a także oczywiście na związki chemiczne. Maska zapewnia bardzo szerokie pole widzenia dzięki temu wizjerowi, jest wykonywana w 3 rozmiarach i korzysta z filtrów z gwintem 40x1,7 cala. I na koniec wizyty na stoisku Maskpol dwie rzeczy związane z projektem Tytan, czyli hełm z wizjerem balistycznym i balistyczną osłoną szczęki. Niestety nie wiem na jakim poziomie, nie powiedziano mi tego, ale obiecuję, że dowiem się wcześniej czy później. Hełm ma miękki nakarczek, również o odporności balistycznej, chroniący tył głowy. Przypomina HP04, ale nie jest to hełm HP04 z uwagi na to, że kształt jego czerepu różni się od HP04. Oczywiście wizjer jest odchylany, osłona szczęki jest dopinana bez konieczności przerabiania hełmu. Wygląda nowocześnie. Jak to będzie się sprawowało w praniu, no to może kiedyś zobaczymy. A tu mamy Bigos. Ja dziękuję. Za to maska jest również z tytana MP6T, bo jakżeby inaczej. Już na pierwszy rzut oka przypominająca znanego i lubianego Avona. No, mam nadzieję, że będzie równie dobra, bo wygląda naprawdę kozacko. Prawdopodobnie ma możliwość dopinania wizjera balistycznego, o to również nie dopytałem, ale obiecuję, że się poprawię i wkrótce uzupełnię swoją wiedzę. Idziemy dalej i skręcamy w lewo, by pozostać dalej w klimatach o indywidualnych osłon balistycznych. Tym razem stoisku Lubawy i Plate Carrier Gryfy. Oczywiście zapinany na system Sear zarówno szelki, jak i kamerband. Oczywiście są to klamry jednokierunkowe, a nie klasyczne tubes. Widzimy też pas pierwszej linii, do którego można dopiąć szelki z własnym integralnym pasem podtrzymującym. To jest cały system, producent oferuje do tego także ładownicę, kieszenie, torby i wszystko, co jest niezbędne, żeby skonfigurować swoją kamizelkę, która ma, jak widzicie, możliwość dopinania bocznych płyt balistycznych w specjalnych kieszeniach umieszczonych w kamerbandzie. A tuż obok stoi zintegrowana kamizelka kuloodporna GSR-19, którą śmiało można nazwać kamizelką modułową. Jej zasadniczym elementem jest lekki plate carrier GSR-2.0, służący do przenoszenia twardych wkładów balistycznych. Dla zwiększenia ochrony balistycznej pod spód można założyć dopinaną osłonę balistyczną, chroniącą przód oraz boki i tył tułowia. Z przodu można dopiąć osłonę balistyczną podbrzusza, to było to takie wielkie coś. No a ramiona można osłonić dopinanymi balistycznymi naramiennikami. Oprócz tego w komplecie znajduje się także osłona lędźwi i miednicy oraz mocno rozbudowany kołnierz chroniący kark i krtań.
I na koniec trzeciego dnia przemieszczamy się tam, gdzie jest dużo robotów, których na tegorocznym MSPO było naprawdę sporo. Zaczynamy od Robotic Target System z firmy Tech Robotics, czyli systemu celów strzeleckich. Co prawda nie są autonomiczne, są zdalnie sterowane, no ale jednak podnoszą mimo wszystko realizm treningu, dzięki czemu strzela się do czegoś, co się przemieszcza, a nie do stojącej tarczy, która jeszcze dodatkowo nie oddaje. System jest dość prosty, bo miał być prosty, miał być lekki, miał być tani. Sterowanie odbywa się z takiego oto pulpiciku, joysticka, nie wiem jak to nazwać. Operator po prostu porusza celem, strzelec ma za zadanie go trafić. No, po trafieniu operator, jeśli zauważy, po prostu cel zatrzymuje. Znacznie bardziej rozbudowanym systemem, ale też większym, cięższym i droższym jest system MobiTarget z Łukasiewicz PIAP. Jest to system celów strzeleckich, którymi można sterować ręcznie, mogą się poruszać po uprzednio zaplanowanych trasach lub w sposób autonomiczny poprzez wskazane punkty GPS. Niestety jeden cel waży 380 kg. Cel po trafieniu zatrzymuje się samoczynnie, a manekin, do którego strzelamy, opada, sygnalizując trafienie. Cele mogą poruszać się w cięższym terenie dzięki zastosowanemu podwoziu. I to tyle na koniec trzeciego dnia targów. Czwartego będziemy się już zwijać, w zasadzie już się zwinęliśmy, ale nie martwcie się, czwarty film także zrobimy.